Miłość nic nie kosztuje, takie głosi polskie przysłowie, dlatego Platforma MAM postanowiła sprawdzić, jak Polacy podchodzą do w ogóle tematu miłości, ile są w stanie na nią wydać, zarówno przed byciem w związku, czyli na jej poszukiwanie, na to, ile jesteśmy w stanie skłonni wydać, będąc w związku, a jak to jest, jak w tym związku pojawia się ktoś jeszcze. 25% badanych wskazało, że korzysta bądź korzystało z serwisów bądź aplikacji randkowych. Miesięcznie są skłonni oni wydać średnio nawet 150 zł na to, żeby z tych aplikacji bądź serwisów korzystać. Natomiast wraz z rozkręcaniem się i wejściem w ten świat poszukiwania miłości, są skłonni oni wydać więcej. Bycie w związku, mówi się, że to jest oszczędność. Zgodnie z badaniami przeciętnych Polaków możemy powiedzieć, że są oni w stanie na wspólne przyjemności wydawać około 300 zł miesięcznie. Nasi badani wskazują, że to mężczyźni są skłonni wydać znacznie więcej na świętowanie tego typu rocznic. Może trochę wynikać to z tego, że to mężczyzna bierze na siebie ten koszt w ogóle bycia trochę w związku. 11% badanych Polaków wskazuje, że nie świętuje rocznic bycia w związku. Blisko 90% badanych wskazuje, że jest świadoma tego, że zdradzając, ponosi się dodatkowe koszty, które trzeba ukryć przed swoim partnerem.